Thing to see. There'll never be another one in Chicago like this one. Pranie pieniędzy ma swoje korzenie w półświatku przestępczym z początku XX wieku. Mówi się, że oficjalny termin został ukuty dopiero po rozpracowaniu grupy przestępczej chyba najsłynniejszego mafiozy, Ala Capone, który korzystał z legalnych biznesów jako przykrywek dla nielegalnej działalności. Nie tak pierze się pieniądze, to znaczy w dosłownym tego słowa znaczeniu właśnie tak. Ale nie, proszek do prania i woda nie sprawią, że pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła, na przykład handlu narkotykami czy prostytucji, staną się legalne. Bo właśnie to jest celem procesu tak zwanego prania brudnych pieniędzy, chociaż chodzić może także o inne wartościowe dobra pozyskane w wyniku przestępstwa. Przebieg i metody mogą być różne. Blending, czyli wymieszanie pieniędzy nielegalnych i legalnych, najczęściej za pośrednictwem działalności gospodarczej z obrotem gotówkowym, nastawionej na usługi i z dużym rozrzutem przychodów i klientów. Ze względu na fakt, że działalność nie dotyczy produkcji dóbr materialnych, proceder prania brudnych pieniędzy trudniej będzie uchwycić. Puste transakcje, czyli kreowanie fikcyjnego obrotu, transakcji, które nigdy się nie odbyły, przeznaczanie brudnych pieniędzy na żetony w kasynach, albo wykorzystanie wyjątkowo popularnych gier online oferujących możliwość wydania prawdziwych środków na mikrotransakcje. Na szczęście dla cyberprzestępców rynek oferuje bardzo dużo takich pozycji. I właśnie z tego tytułu ostatnio Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych zainteresował się Fortnite'em, mniej więcej w momencie jak firma analityczna SixGill zajmująca się cyberbezpieczeństwem rozpoczęła własne śledztwo w sprawie czyszczenia nielegalnej kasy, zazwyczaj pochodzącej ze skradzionych kart kredytowych. Korzystanie z takich pieniędzy przez hakerów w normalny, regularny sposób zwróciłoby na nich uwagę odpowiednich organów. Dlatego środki przeznaczają na V-dolary, czyli płatną walutę premium, która następnie jest masowo opychana na czarnym rynku. Na przykład na stronach w Deep Webie, najczęściej po wyjątkowo okazyjnych cenach, chociaż niewykluczone, że brudne V-dolce figurują także na aukcjach wystawionych na legalnych, popularnych portalach w tej ogólnodostępnej części internetu. Co ciekawe, przywłaszczanie danych służących potem do kupna fałdolców jest w znacznej mierze wynikiem naiwności i chęci oszukania systemu przez prawowitych posiadaczy kart, bo ofiary same podają swoje poufne dane. Jak wskazuje firma ZeroFox, aż 86% z 53 tysięcy incydentów skamu było wygenerowanych przez social media we wpisach reklamujących podejrzane strony, wyłudzające dane. Ludzie kusili się na obietnicę darmowej waluty premium i giftów. W przypadku Fortnite'a pranie pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw jest trudne do wykrycia, wszak gra posiada obecnie najliczniejszą bazę graczy na świecie z przeróżnych zakątków globu, liczącą około 200 milionów osób, a więc śmiało można założyć, że każdego dnia przez tytuł od Epic Games przepływają tony transakcji. Część z nich może wydawać się absurdalna, choć nie pochodzi z nielegalnego źródła. W połowie 2018 roku było to ponad 300 milionów dolarów miesięcznie. Przy tak ogromnej liczbie grających jest więcej miejsca na wszelakie ekstrema, na przykład wyjątkowo bogatych graczy wydających spore kwoty na przedmioty premium, co dodatkowo rozmywa prawdopodobieństwo wykrycia oszustów. Nie pomaga też fakt, że niedawno Epic Games wprowadziło możliwość płacenia kryptowalutą Monero. Jak dobrze wiecie albo nie wiecie, kryptowaluty stały się nieodłącznym towarzyszem transakcji prowadzonych w szarych i czarnych strefach, ze względu na po stokroć większą anonimowość uczestników transakcji. Oczywiście kojarzenie kryptowalut jedynie z typami spod ciemnej gwiazdy jest błędne, ale z wiadomych przyczyn to właśnie one stały się chętnie wybieranym środkiem płatniczym dla osób, które chcą ukryć swoją tożsamość. Fortnite jest perfekcyjnym środowiskiem dla cyberprzestępców ze względu na swą popularność i łatwość w spieniężaniu nielegalnie zdobytych dóbr, ale nie jest wyjątkiem. W 2016 roku firma wydająca Kingdoms of Camelot i Star Wars Uprising alarmowała swoich graczy przed analogicznymi zabiegami cyberprzestępców, łowiących swoje ofiary za pomocą fałszywych stron internetowych, łudząco przypominających te oficjalne. Intuicja podpowiada, że czujny wzrok skierowany powinien być szczególnie na tytuły, w których bez większych przeszkód można konwertować wirtualną i prawdziwą walutę, takich jak Second Life czy EVE Online. W tym drugim funkcjonują naprawdę duże organizacje z ogromnymi przychodami. Wirtualne korporacje, czyli po prostu coś na kształt gildii, posiadają majątki liczone w kwintylionach konwertowalnych na prawdziwe pieniądze isków. Konwertowalną walutę posiada także Entropia Universe.
tam głośno było o graczu, który kupił posiadłość wartą 2,5 miliona dolarów, generującą 27% roczny zwrot z inwestycji. Czy nie jest to wręcz wymarzona pralnia brudnej forsy? Niekoniecznie. Na korzyść tych gier przemawia obecnie ich relatywnie niska popularność. Przy takiej skali o wiele łatwiej o wykrycie przestępstwa, chociaż znane są pojedyncze przypadki. Dzisiaj jednym z głównych celów stają się najpopularniejsze gry mobilne, a w nich na możliwość wydania prawdziwych pieniędzy nie trzeba narzekać. Zazwyczaj przestępcy żonglują tak wieloma opłacalnymi tytułami, kontami do nich oraz kontami bankowymi jak tylko się da, by nie zwracać na siebie uwagi. Zresztą w 2018 roku na jaw za sprawą firmy Chromtech wyszła dość niepokojąca poszlaka. Firma wpadła na dziwną bazę z tysiącami danych kart kredytowych oraz rozgryzła, że przestępcy korzystali w pełni z automatyzowanego systemu zakładania kont w aplikacjach, zakupu dóbr, a następnie odsprzedawania ich dalej, zazwyczaj dużym serwisom, które się tym zajmują. Chodzić może przede wszystkim o Clash of Clans, Clans Royale i Marvel Contest of Champions, które posiadają najaktywniejszy rynek zewnętrzny, czyli dotyczący nieautoryzowanego handlu wirtualnymi dobrami. W raporcie Chromtechu przeczytamy, że pomiędzy kwietniem a czerwcem, czyli zaledwie w ciągu 2 miesięcy, skradzionych zostało około 20 tysięcy kart kredytowych, które mogły zostać wykorzystane właśnie do tego celu. Pranie brudnej kasy za pośrednictwem gier online to nie jest wcale taka świeża sprawa i istnieje od momentu, gdy na wirtualne dobra pojawił się popyt. Już w 2008 roku koreańska policja aresztowała cały gang współpracujący z chińskimi goldfarmerami, który próbował przeszmuglować 38 milionów dolarów pochodzących z koreańskich gier sieciowych z powrotem do Chin. Gold farming to problem tak stary jak komercyjne gry MMO, wkurzający, prowadzący do zalania gry boterami i niszczący ekonomię, ale czy myśleliście wcześniej o nim w kategoriach prania pieniędzy pochodzących z przestępstw? Ja nie. Ale to tylko jeden z przykładów wskazujących na to, z jakim informacyjnym wierzchołkiem góry lodowej mamy do czynienia. Większość osób nie ma zielonego pojęcia na temat tego, co dzieje się pod powierzchnią, a tak naprawdę dysponujemy jedynie strzępkami informacji. Na dzisiaj to wszystko. Mówił do Was FanGot10. Cześć.